Cześć, tu Dalmar, kanał 3 Akapity. Zapraszam na grę Field Runners Tower Defense. Gierka jest dostępna od chyba 2 dni na Steamie. Mnie zachęcił filmiki z tej gry do zainteresowania się tym tytułem oraz to, że jest to druga część. Dwójka oznacza, że jedynka była dobrze odbierana przez nas, czyli przez graczy. I co prawda była dostępna tylko na platformy mobilne, natomiast ja się spodziewam, że patrząc po tych filmach, że będzie trzymała poziom, tylko twórcy poprawili po prostu to i owo. No to co? Powiem wam uczciwie, że już 2 plansze przeszedłem, czy aż 2. Jest to dosyć trudne, ale naprawdę smakuje znakomicie. Jak ktoś lubi Tower Defense, to uczciwie trzeba uznać, że tu w tej grze jest wszystko, co... Tego się można w takiej grze spodziewać. To co? Zaczynamy. Jaki sobie wybiorę, może średni poziom trudności. Można w tej grze kupować, czyli tak, na początek sobie dokonujemy wyboru. Można kupować wieżyczki. Za, prawda, pieniążki określone są benefity. A tymczasem odblokowujemy po prostu po kolei, przechodząc w miarę postępów gry, z tego względu odblokowujemy kolejny sprzęt. No i tworzy się takiego chyba seta, z tego co widzę. Na początek tu można wziąć po prostu wszystko, co jest tam potrzebne. No i tyle. Jak to się tego używa, to bym chciał jeszcze tylko wiedzieć. Mam różne przedmioty, które... O, chyba w ten sposób się używa. Pewnie tego w ostatnim razem nie zrobiłem. Nie było podczas misji niedostępne. Najpierw sobie włączymy pauzę. No i myk jest taki, że chłopaki mają takie swoje ścieżki, jak widać, którymi będą biegli. Tych fal z reguły jest dużo. Ile mamy kasy? $30. Więc możemy byśmy na początek na środku gdzieś im zgotowali niespodziankę. Pierwszy czas zmusić ich do biegania. Jeśli tak, to pójdą do góry. Tu. Od razu może klej. Sprzedajmy to. Klej. Tu klej. Tu nie mogę. Dlaczego tu nie mogę? A byłoby tak słodko. Jak puszczę ich tak, to dążyli tędy. No to wolę tu. No dobra. Go. Zobaczmy, czy to co wymyśliłem nie ma jakikolwiek sens. Chyba nie ma sensu. Dobra, udało się. Teraz co ja mogę zrobić? Potrzebuję na pewno dostawić wieżyczek. Jak tu dostawię, to biegną dołem. Co mi nie jest na rękę? Aha, wtedy miał 2 ścieżki. Można to potraktować jako blokadę. Tu? Nie, muszę wzmocnić tutaj środek. Dobrze, nie uciekł. Pauza, mamy $25. Tą środkową trzeba zagrejdować. Okej.
Tu nie mogę. Tu mogę, a ja bym sobie... Tu postawię jeszcze jedną. Czy ja mogę dalej to sprzedać za cenę zakupu? Już nie. Już się zaczynają przedostawać. Z tej strony nadciąga sprzęt latający, więc zadbamy sobie o to, żeby tędy się nie przedostał. Gdzie on dobiegł? Ja mogę tylko na trawce zielonej. Tu zaczyna się robić za ciasno. Ten klej jest taki może niezbyt fajny i przydatny na tym etapie, ale czasami pojawiają się jakieś szybkie jednostki i one są irytujące. Byśmy może zainwestowali w takim razie w większą siłę ognia karabinów, co by zrobić porządek z mięskiem, który nadbiega. A już nie mogę, no dobra. To powinno wystarczyć na was. Dranie. Dobra, jakoś udało się przetrwać falę bez strat. Miotacz ognia załatwiłby to temat. Całkowicie i definitywnie, myślę. Jadą krakersy. Okay, poszło dosyć sprawnie. Stać nas na miotacz ognia. Tu. Jeszcze chwilę będziemy mieli drugi miotacz ognia. I ten drugi miotacz ognia musiałby nam załatwić temat z tej strony. Przy okazji góry jeszcze. Tak, to będzie dobre miejsce. I przy miotaczu postawilibyśmy klejowe dziwactwa. No, zaczyna to jakoś wyglądać. A tu lepiej ma być, ma być. Nie jest źle, trzeba uzbierać teraz na testy i zobaczymy, co na to trafi. Się udało chyba osiągnąć. Zaczyna tego trochę za dużo przyjeżdżać. Co to jest? Jakaś fajniejsza opcja, która jeszcze nie jest dostępna. Tymczasem mamy Teslę. Tesla ma mały zasięg, ale będzie stanowiła, coś czuje, naszą... Okej. 42. Z tej strony się przedostali śmiecie. Więc trzeba im przypomnieć o tym, że aktywna pauza to jest rzecz, która akurat jest moim sprzymierzeńcem. Jak to się stało? Tu. Aż błąd zrobiłem.
szczegół na górze postawi tę wieżyczkę, przynajmniej jeden by nie doszedł. No, też tutaj tak się stało. Okej. Okay. Jednego przepuściliśmy. Cokolwiek niewielu możemy przepuścić. Chociaż chyba przyszli ten plansz, bo to trzeba było tylko i wyłącznie. A teraz podkręcamy wynik. Czy inaczej wielkie zwycięstwo. No proszę. Odblokowaliśmy jakieś dwie nowe wieżyczki. Że niby tu mam kliknąć. A mogę tu, tak? Time trial nas nie interesuje. No, nie exit, tu chcę. Zobaczcie, jaka fajna mapka jest w ogóle. Tu. Hive Tower. Alternatywa dla Mizaili. Sobie cenowo, tak jak to się wybiera, jeżeli to jest alternatywa dla rakiet, przecież jest. Dobra, bierzemy to. To Tesla, gdzie jest miotacz ognia i Tesla. Start. Pieniądze kupują wieżyczki, wieżyczki kupują szczęście. Dobre. No, okej, okay. Pauza. To są trzy fajne występki, na których musimy zainwestować w możliwie najlepszą, w najlepszy rodzaj wieżyczek, a tymczasem tak, Mordor będzie tu. Sześćdziesiąt rund. No to biegniecie szybciej tam. Pierwszy padł. Padli. Świetnie. Super. Super. No i ten już ucieknie, teoretycznie. To powinno was powstrzymać. Dobrze. Następni, proszę. Ewidentnie miotacz ognia jest potrzebny. $50 miotacz ognia. Chyba jest nieźle. 38, to już niedługo. Się uspokoi, jeśli chodzi o ludziki. Dawaj, dawaj, dawaj.
Kurde, no. Spróbujmy to jeszcze wybronić. Bolało. Karci mi, żeby spróbować, jak pszczółki działają. Czy co tu się wydarzy? Niedobrze. Ale mamy w końcu mój miotacz ognia. To powinno rozwiązać problem właśnie takich. A, jak przegrywam, to się ładuje. Dobra. Coś czuję, że tu tanim kosztem. Motorki się psują. To była dobra runda. I tu jeszcze jeden klej. Ja was tutaj... Tak jest. I prosto pod miotacz. Świetnie. Jeszcze jeden. Ciekawe, na ile czasu są spowolnieni. Czy to jest tymczasowe, czy... Dobra, na razie. Świetnie. Moment. Nie mam wieżyczek rakietowych. Co może stanowić problem? Może nie. Świetnie. Czas na pszczółki. Trzeba spowolnić, żeby zobaczyć, jak to działa w ogóle. Puszczę jakieś bąble tam. Dobra, grunt działa. Dojechał, widzieliście to?
czy mam jakieś opcje. Ale zaraz, można było spuścić im bombę na głowę. Wydawało mi się, że żołnierze nie stanowią już problemu. Dobra, sprawdźmy, co to jest. Aha, tak to działa. Niezbyt efektywnie. Tu. Wiem, gdzie to można postawić. Za 9 dolarów można sprzedać. Kosztuje 40, czyli 31 trzeba uzbierać, czyli mogę sprzedać, postawić. Przy okazji jeszcze upgrade ciebie. Uciekł. Uciekł, znowu śmieci uciekł. Uśmiechać się, zdjęcia robią. Okej. Trzeba więcej rakiet stawić. Bombka. No. Co by nie było. Super. Może tego chociaż wykończycie, nie? Następny przyjechał. Trzechasz.
następnych dwóch przedarło się. Jezus Maria, chyba nie dał rady. Sztuki. Tu. Ubić ich. Przegrałem. Smutne. No. Tak. Jakby to ująć? Może stanowić wyzwanie. Zawsze można włączyć sobie niższy poziom trudności, co nie? Dobra. Jakieś karty można zbierać. Super Trooper. Global Heist. Okay. Na zakupy może się udamy. Jeszcze jest ich trochę, tych jednostek. Latające, dobra. Wieżyczki. A jak widać, sprzętu nam nie zabraknie do odblokowywania. Mam jeszcze te miny, które zapomniałem użyć. A w ogóle. Bez rewelacji. Co to jest? Był samouczek. No. Okej. To co? To było Field Runners. Field Runners. Nie wiem, jak się wymawia mój angielski, to jest tam. Co może się to będzie chyba wziąć poważnie na poważnie. Ale to. Ale płynąc do brzegu, gra mi się bardzo podoba. Jako Tower Defense ma wszystkie, tak jak wspomniałem chyba na początku, zalety tego typu produkcji. Tego typu produkcji, czyli mamy wieżyczki, mamy masę wrogów, mamy świetną animację do tego, są upgrade'y, no... Wygląda na to, że się można będzie przy tej grze, jak ktoś lubi tego typu tytuły, świetnie bawić. To co? Ja pozdrawiam serdecznie i hej, cześć, do zobaczenia, do usłyszenia.